W Szczecinie mamy już tą przyjemność, że nasza inicjatywa edukacyjna trwa 10 lat. W tym roku będzie 10-lecie. Chcemy dzisiaj właśnie się podzielić z Państwem naszymi doświadczeniami. Nam się sprawdziły akurat takie, a nie inne formy. Może dlatego, że właśnie mieliśmy pasjonatów w danych dziedzinach. To było coś, co inspiruje, motywuje poszczególnych nauczycieli, poszczególnych rodziców do pewnych rzeczy. Może tutaj właśnie niektóre rzeczy, które będę pokazywał, bo zamierzam Państwa zainspirować, może niektóre rzeczy, które właśnie będę pokazywał, może będą dla niektórych jakieś kontrowersyjne. Natomiast warto się zastanowić, dlaczego takie rzeczy są wprowadzone, a dlaczego może jakieś rzeczy inne wprowadzić u siebie i dlaczego. Jeżeli wiemy, że chłopcy potrzebują ruchu i wprowadzamy różne formy, jakieś narzędzia tylko po to, żeby ten ruch był, to nie do końca o to chodzi. Ważne jest zadać sobie pytanie, dlaczego, po co, co to nam, w czym nam to pomoże, tak? Czemu nam to posłuży. Czy ten młody człowiek dzięki temu będzie lepszy, będzie szczęśliwszy? I o to właśnie chodzi. Chodzi o to tutaj też, jak właśnie ksiądz profesor powiedział, o towarzyszenie. Towarzyszenie, patrzenie na drugiego człowieka, żeby ten drugi człowiek też wzrastał. Pierwszą taką rzeczą, abstrakcyjna logika, zdolności wizualno-przestrzenne, mamy rzeczy pogrubione, na których warto się zastanowić. Wiemy, że chłopcy, jest takie prawdopodobieństwo, że chłopcy lepiej odnajdują się właśnie w zadaniach przestrzennych, w geometrii, rysunku technicznym, tak? I teraz to jest prawdopodobieństwo. To nie znaczy, że tak i tak tylko wyłącznie jest. Warto jest zwrócić uwagę na te dzieci, które mamy. Jeżeli są to dziewczynki, jeżeli są to chłopcy, warto zwrócić właśnie uwagę poprzez to towarzyszenie, czy niektórzy chłopcy potrzebują troszeczkę czegoś innego. To jest statystyka, to są badania, to jest rachunek prawdopodobieństwa. Natomiast nie zapominajmy o tym, że mogą być jakieś poszczególne jednostki, które niekoniecznie odnajdują się w topografii z mapy. I może warto zwrócić uwagę na jego talenty humanistyczne, na przykład recytację wiersza. Może jest takich kilku na szkołę, tak? Im większa szkoła, tym łatwiej znaleźć takie poszczególne właśnie rodzynki i można założyć na przykład teatr, tak, chłopców. W tym roku mamy 15-lecie istnienia naszej inicjatywy edukacyjnej w Polsce. Pierwsza szkoła powstała w Warszawie. W Szczecinie mamy 10 lat i od 4 lat w Warszawie istnieje naprawdę cudny teatr. Cudny teatr chłopców. Chłopcy z klas 1-3 wystawiają sztuki. I rzeczywiście, jak tą sztukę się zobaczy, to jest się pełnym podziwu dla pracy, dla tego nauczyciela, tak? Że chłopcy są skoncentrowani, zdyscyplinowani, że odnajdują się na scenie. To jest naprawdę niesamowita rzecz. I to też widać, ile trudu włożył nauczyciel, ale też ile rodzice, jak wspomagali rodzice tego nauczyciela, jak rodzice angażowali się właśnie w trud tych chłopców. Tutaj właśnie są takie różne pomysły, co my stosujemy w nawigatorze w Szczecinie i co nam się sprawdza. Szachy są niesamowitą rzeczą. Widać właśnie też coraz częściej, przeglądając internet, widać, że szachy troszeczkę odzyskują swoje światło. Coraz częściej widać, że powstają różnego rodzaju kółka, zainteresowania, konkursy. I naprawdę chłopcy już od klasy pierwszej, jak im się wyjaśni zasady, potrafią naprawdę bardzo łatwo w to wchodzić. Oni się cieszą, że mogą pograć w szachy. Więc u nas jedna lekcja w tygodniu jest lekcja szachów. Co to daje? No to daje to, że chłopiec musi się zastanowić nad tym, jaki ruch wykonać, ponieważ jak wykona ten ruch, to zadzieje się taka, a nie inna sytuacja. I ta sytuacja jest dobra, czy mniej dobra, czy może jest jeszcze jakaś lepsza, tak? No po co to wszystko? No po to wszystko, aby jak dziecko będzie dorastać, żeby się zastanawiało poprzez swoją roztropność, co jak lepiej zrobić. Dajmy na to, w ciągu dnia ma do zrobienia kilka zadań, tak?
jest już dorosłą osobą, na przykład musi zawieźć samochód do warsztatu rodzicom, musi pojechać na zakupy, odebrać kogoś z dworca, nauczyć się na egzamin, na sprawdzian, ma kilka rzeczy. No i teraz właśnie jest kwestia tego, w jakie miejsce najpierw pojechać, bo może jakiś sklep jest czynny tylko do danej godziny i trzeba do niego tam najpierw pojechać, tak? Czy najpierw, żeby też nie krążyć po mieście, robić niepotrzebnie ilość kilometrów, tak? I tracić przy tym czas, zrobić sobie jakiś plan, najpierw w to miejsce, bo szybciej dojadę, tutaj w to miejsce, bo jest jakiś czas. To jest właśnie takie przewidywanie różnych sytuacji. Dlaczego najpierw zrobię to, a nie co innego? Więc szachy pod tym kątem są naprawdę genialne. Bardzo polecam. Liczenie rozmiarów. Chłopcy poprzez dziecięcą matematykę mają możliwość rozwoju swojego potencjału matematycznego. Dziecięca matematyka przez panią profesor Gruszczyk-Kolczyńską jest coraz bardziej rozpowszechniana i pani profesor właśnie mówi o tym, że chłopcy, którzy idą z pierwszej klasy do drugiej, do trzeciej, w 50% tracą swój potencjał matematyczny. To jest no, niesamowita skala i pytanie, co my w tym zakresie robimy. Tutaj na przykład odpowiedzią jest liczenie rozmiarów. Co to oznacza? No, na przykład chłopcy, każdy z chłopców dostaje linijkę, dostaje jakąś metrówkę i na przykład ma zmierzyć okno, ma zmierzyć długość korytarza, długość poręczy, tak? Mają zrobić plan na kartce i też bardzo świetnie się w tym odnajdują. No to też są to rysunki techniczne. Topografia z mapą. Chłopcy uwielbiają ruch, uwielbiają gry terenowe i też można by było powiedzieć, że może być trudność dla takiego małego chłopca w klasie trzeciej i czwartej, żeby zobaczyć mapę, skonfrontować ją z rzeczywistością, w którym kierunku pójść, ale właśnie chłopcy bardzo dobrze się w tym odnajdują. W harcerstwie właśnie też zauważyłem, że chłopcy potrafią to robić i przede wszystkim lubią to robić. Zadania z labiryntami. Tutaj właśnie też postanowiłem przekazać Państwu cytat, że właśnie mężczyźni od już pradziejów polowali na różne zwierzęta. Oni przemierzali wiele kilometrów po to, żeby coś wytropić, żeby jak już się skończyło dane stado danego gatunku zwierzęcia, to żeby wytropić inne, żeby zapamiętać drogę, tak? I czasem naprawdę przemierzali bardzo długie kilometry. I tutaj też są takiego rodzaju związane zadania z labiryntami. Chłopcy lubią rozwiązywać różnego rodzaju labirynty, lubią zapamiętywać drogę, lubią zaznaczać różnymi znakami drogę, choćby podchody, choćby rysowanie jakiejś mapy. Modelarstwo. W abstrakcyjnym właśnie myśleniu też świetnie w klasach 1-3 sprawdza się modelarstwo. Chłopcy mają dwie lekcje w tygodniu modelarstwa. No to nie są lekcje, to jest takie kółko pozalekcyjne. Natomiast tworzą przeróżne rzeczy. Tworzą z papieru samochody, tworzą domy, tworzą jakieś konstrukcje, jakieś swoje rakiety, tak? Jest też recykling, bo akurat z takich, a nie innych materiałów. Mogą to później pomalować, upiększyć, podoklejać, powycinać. Ale chodzi o to, że właśnie oni mają jakieś, nie ma jakiegoś schematu, że o tak ma wyglądać rakieta, po kolei w tym modelarstwie naszym robimy to tak, to przyklejamy do tego, nie. Oni najpierw rysują taką, jaką by rakietę chcieli mieć, tak? Oni sobie to rysują, rysują plan i potem zastanawiają się, jak to zrobić. Oczywiście jest nauczyciel, który towarzyszy. Słuchaj, to możesz wziąć rolkę papieru toaletowego, tutaj z tego możesz wziąć butelkę plastikową i pomaga. Ale chodzi o to, że nie ma jedynego schematu. Chłopcy potrafią wymyśleć genialne rzeczy, świetne. Rywalizacja, współzawodnictwo. No, chłopcy w swej naturze po prostu lubią spędzać czas, spędzają czas na rywalizacji. Ich to motywuje do tego, żeby być lepszym, żeby ich status w grupie się polepszał, tak? I oni tym punktują w swojej grupie chłopców. Nam się bardzo dobrze właśnie sprawdzają takie różnego rodzaju turnieje, czy to dzienne, czy to tygodniowe. No jeżeli są klasy 1-3, to dzienne, natomiast jak są starsi chłopcy od czwartej klasy, no to już tygodniowe.
Chodzi o zachowanie. Tutaj pani Magdalena też wypisała poszczególne elementy, tak? Zachowanie, szacunek wobec drugiego człowieka, relacje z innymi kolegami w klasie, stosunek do osób dorosłych. I oni przez cały dzień, czy też jak są starsi, przez cały tydzień zbierają punkty. Zbierają punkty, jest specjalna tablica i jak wiedzą, że będą mieli więcej punktów, to wygrają. Na koniec czymś niesamowitym jest nagroda, tak? Jaka to nagroda musi być? No i właśnie tutaj często z tą nagrodą są takie problemy, czy to słodycze, czy to niesłodycze. Wystarczy jakaś odznaka, wystarczy jakiś puchar i chłopcy bardziej cenią takie rzeczy w postaci medalu, odznaki, można coś zalaminować, tak? I chłopcy to naprawdę cenią i oni mówią, słuchajcie, my tutaj w klasie mamy puchar po tym tygodniu, tak? Albo ja po dzisiejszym dniu zdobyłem taki, a nie inny puchar, ja dzisiaj jestem gość, ja dzisiaj jestem mistrz. To w tym wszystkim też jest ważne, żeby ta rywalizacja była taka pozytywna, żeby był wydźwięk pozytywny, ponieważ łatwo wpaść w taką rywalizację, ja muszę być najlepszy, ja muszę być gwiazdą. No i tutaj trzeba mieć to na uwadze. Chłopców zazwyczaj dzielimy w grupy. Dzielimy w kilka grup. Najlepiej jak są co najmniej 4 grupy, żeby nie było, że jest ktoś wygrany, ktoś przegrany i tylko ktoś mniej wygrany. Tylko żeby te cienie tej wygranej i tej przegranej były jak najbardziej zróżnicowane. Tak? Jakbyśmy mieli na przykład tylko 2 grupy, i dajmy na to, najlepiej grupy się sprawdzają 5-osobowe mniej więcej, no bo jak są 3 osoby, to zaraz ktoś zachoruje, albo 2 osoby pracują, 3 właśnie się tylko przygląda, tak? Albo ktoś właśnie zachoruje, kogoś nie ma, jest za mało, więc najlepiej się sprawdzają grupy 5-osobowe i właśnie dobrze, jak tych grup jest co najmniej 3-4, żeby ten wydźwięk rywalizacji był pozytywny. I jak mija tydzień, to właśnie chłopcy, oni przez cały tydzień, oni przychodzą już do szkoły rano i mówią, słuchajcie, dzisiaj musimy nadrobić tą grupę rakietowców, tak, ponieważ brakuje nam 10 punktów i musimy dzisiaj się wszyscy spiąć. I oni siebie, jeden drugiego, motywują do tego, żeby się zgłaszać, żeby być aktywnym, żeby wykonywać polecenia nauczyciela. No to jest niesamowite, oni się sami wzajemnie nakręcają pozytywnie. Przerwy śródlekcyjne, tu może nie ma jakiejś innowacji, natomiast ruch w ciągu dnia. Ruch w ciągu dnia. Można przeprowadzić na początku lekcję dotyczącą bezpieczeństwa BHP w szkole na różne sposoby. U chłopców, u nas bardzo się sprawdzało to, że chłopcy tworzyli różne szyki komandosów. Trzeba było przejść drogę ewakuacyjną, tak? Na różne sposoby pokazać, czemu to jest takie ważne i chłopcom właśnie tłumaczono, czemu komandosi muszą być skoncentrowani, skupieni, czemu akurat muszą się ustawić w taki szyk pojedynczy, czemu w podwójny, czemu jakoś niektórzy mają stać z boku, czemu mają zwracać uwagę na inne rzeczy i jak jest właśnie u nas alarm przeciwpożarowy, no to chłopcy właśnie tylko czekają, jaką komendę wyda nauczyciel, tak? Tworzymy szyk żółwia. Ojej, czemu żółwia akurat, nie? No bo tutaj ćwiczyliśmy, że właśnie 2 osoby po boku zwracają uwagę, czy coś może nie spada z sufitu, jak będzie pożar, czy może gdzieś nie jest dym, czy komuś może nie trzeba pomóc, tak? Ale idziemy wszyscy razem. Idą osoby jedne za drugim, z boku są inne osoby i po prostu wychodzimy ze szkoły, każdy ma swoje zadanie i pilnujemy siebie, żeby razem wszyscy wychodzić. I to chłopców bardzo motywuje. To nie jest po prostu zwykłe przejście, tylko to oni cały czas patrzą dookoła, starają się zachowywać odpowiednią odległość i dla nich to jest bardzo motywujące. Jak jeszcze na koniec z tego otrzymają, poszczególne osoby otrzymają odznaki, które najlepiej wypełniały swoje zadanie, no to oni wtedy są cali w skowronkach. Ja wcześniej, może jeszcze wrócę, wcześniej powiedziałem o tym, że nauczyciel wydaje komendę. To też trzeba mieć na uwadze, że tu nie chodzi o, no tak jak wcześniej zostało powiedziane, nie chodzi o tresurę, nie chodzi o militaryzm. Chodzi o to, żeby szanować drugiego człowieka i dajemy polecenia jako osoby dorosłe, czy też liderzy poszczególnych małych grup, jak dzielimy chłopców,
po to, żeby wszyscy razem coś lepiej zrobić. I to też chłopcom tłumaczymy, że jak każdy z chłopców jest potrzebny, ponieważ każdy ma swój dyżur, swoją wachtę, nazwa szkoły nawigator, jesteśmy na statku, tak? Każdy ma swoją wachtę, nie dyżur, no to każdy jest potrzebny. Ktoś podlewa kwiaty, ktoś myje podłogę, chłopcy sprzątają podłogę po sobie, tak? Na koniec dnia, tak? Są dyżury, są wachty. Więc to nie jest to właśnie taki stereotyp, że to robi ktoś tylko taki, a nie inny. I chłopcy właśnie mając na przykład wachtę mundurku, że pilnują swój wzajemny wygląd, zwracają uwagę kolegom, ale w taki właśnie sposób z szacunkiem. Nie to, że właśnie... No taki z szacunkiem, że mówią kulturalnie, podchodzą, mówią w cztery oczy, żeby coś poprawić, tak? Oni się tego uczą. Dla nich jest to trudne, ponieważ no w 1-3 to jest to trudniejsze, gdzieś tam bardziej od klasy czwartej, ponieważ im nie zależy na tym, żeby... oni się nie przejmują konfliktem, są bardziej egoistyczni, tak? I nie przejmują się tym, co o nich kolega drugi powie. Tak? Od klasy czwartej dopiero bardziej są w stanie naturalnie zwracać uwagę na to. I ich uczymy już tego, że różnego rodzaju informacje zwrotne przekazujemy w cztery oczy. Odkrywcy w ruchu. W klasie musi się dziać. Chłopcy potrzebują tego, żeby było kino akcji w klasie. Tutaj dla nauczyciela jest to swego rodzaju trudność. Ale jak się właśnie to poczuje, będzie się czerpać z tego satysfakcję, to też można zobaczyć, jak szybko chłopcy odnoszą lepsze rezultaty. Dobrze, jak nauczyciel krąży po klasie, dobrze, jak nagle zadaje pytania, dobrze, jak chłopcy są stale w takim poczuciu, że w każdym momencie mogę zostać poproszony o odpowiedź. Jeden z nauczycieli na przykład wziął takie patyczki drewniane, ma je przy sobie w ręku, tak, i chodząc, zadając pytanie, czy na przykład o lekturze jakiejś danej, po prostu wyciąga patyczek i każdy, jest tyle patyczków, ile jest uczniów, każdy patyczek jest oznaczony, czyli to patyczek, i wtedy danego ucznia przepytuje. Oczywiście to nie to, że jest stosowana tylko ta forma, bo wtedy też mogą być minusy tego narzędzia, tak? Ale chodzi o przemienność, chodzi o cały czas towarzyszenie i patrzenie na tych podopiecznych. Co teraz wprowadzić? Co teraz zmienić? W tym miesiącu zrobię to, widzę, że trochę się przyjadło. Co innego jeszcze wprowadzę? Komandozi w chodzeniu, tak. Tutaj bardzo dobrze chłopcy potrzebują, dominują. Oni bardzo uwielbiają zabierać przestrzenie. I teraz często nieświadomie zabierając przestrzenie kolegom, powodują jakieś konflikty. Tak? Dobrze jest w tym zakresie już określić jakieś zasady. Jak na przykład jest u nas drugie śniadanie mają w tej samej klasie, co są lekcje, w klasach 1-3, to dobrze jest im powiedzieć, jakie są zasady. Czy wstajemy, kiedy wstajemy, po co wstajemy, tak? Chłopcom to bardzo ułatwia, jest mniej konfliktów, uczą się pewnych rzeczy i ktoś by mógł właśnie powiedzieć, jeny, jaki rygor, ale to nie chodzi o to też, że i nauczyciel też nie stoi i ich cały czas nie koryguje. Oni po prostu wiedzą, jakie są zasady i oni między sobą po prostu też sobie zwracają uwagę, co robić, żeby te zasady spełniać. Tak? Czy podnieść rękę, czy po prostu mówić bez podniesienia ręki. Oni chcą zdobywać te odznaki, chcą zdobywać te puchary. Gwałtowne na zabawę z innymi chłopcami. Tutaj bardzo dobrze nam się sprawdziło rugby. Rugby to nie jest futbol amerykański. Rugby polega na współzawodnictwie. To nie jest, jest też taka specjalna odmiana rugby tag, gdzie chłopcy mają po prostu taśmy z boku i jeżeli ktoś był harcerzem, jest harcerzem, no to jest scoutball, tak? To jest podobne do scoutballu. Są właśnie taśmy z boku, które trzeba po prostu wyciągnąć. Są stricte określone zasady w rugby tak, że chodzimy tylko do tyłu, nie można, podajemy tylko piłkę do tyłu, nie można do przodu. To powoduje, że są pewne stricte określone zasady, których trzeba się trzymać. I co dla mnie osobiście jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie sportowej, że nie ma jednej gwiazdy. Któryś z graczy nie będzie gwiazdą, która będzie tylko ona świecić.
ponieważ zdobędzie jedno przyłożenie, jakieś punkty, ale zaraz już będzie tak zmęczona tym wysiłkiem, żeby zdobyć samemu przyłożenie, że nie będzie w stanie zrobić coś więcej. Tutaj jest bardzo dobre to, że chłopcy właśnie uczą się podawać do siebie, schodzą ze swojego ego, tak? Racjonalnie podchodzą do swojej brawury, żeby no, nie być właśnie tą gwiazdą. Jak mamy usłyszały u nas, że jest mamy lekcję WF-u i poza lekcją WF-u mamy takie dodatkowe, obowiązkowe lekcje. Na przykład jedną lekcją jest rugby. I jak mamy usłyszały, że mamy rugby, to jest jedna lekcja w tygodniu, to jest obowiązkowe, no to mamy po prostu, tak? Często się zastanawiały, co to za szkoła? I od razu jest właśnie taki obraz, że są kontuzje, starcia fizyczne, tak? Chłopcy potrzebują starć fizycznych, ale jak określimy odpowiednie ramy, normy, zachowań i tak dalej, to naprawdę to wszystko nam służy. Dyscyplina. Sporo zostało wcześniej powiedziane. Boję się, żeby właśnie nie przekroczyć czasu. Ważne jest wypracowanie komunikacji między nauczycielem, uczniami. W jaki sposób pracujemy, jak pracujemy w grupach, to wtedy czy podnosimy rękę, czy jest jakaś dyskusja, jak to wygląda w innych momentach. Warto wziąć to pod uwagę. Trzeba też wziąć pod uwagę, że chłopcy w swej naturze są mniej skłonni do zatrzymywania się, do cierpliwości. Oni potrzebują pomocy. Stąd właśnie często też mają taką tendencję do działania przed mówieniem. I tutaj, jeżeli chodzi o toaletę, jeżeli chodzi o siedzenie na krześle, że nie mogą już wysiedzieć, tak? No to tutaj musimy po prostu wychodzić naprzeciw jako nauczyciele, jako pedagodzy, żeby im pomagać. U nas na przykład sprawdziło się to, że jeden z chłopców miał wachtę, do którego chłopcy w ciszy, w czasie lekcji podchodzili i się pytali, czy mogą iść do toalety. Ta osoba od wachty też wiedziała, że może puszczać tylko jedną osobę do toalety. Bo można sobie wyobrazić, co może zrobić dwóch chłopców w toalecie, jak są sami, albo trzech, albo czterech, no to już w ogóle, nie? Powstają wtedy jakieś różnego rodzaju mumie z papieru toaletowego, bo coś się musi dziać, tak? Bo oni chcieli no, po prostu dobrze, tak? Chcieli dobrze i warto właśnie określać te normy zachowania, te zasady w klasie. Też warto wziąć pod uwagę to, że tutaj pani Magdalena właśnie wspomniała o okresach sensytywnych. W wieku od 0 do 3 jest taki złoty wiek, gdzie w dziecku wyrabia się najwięcej takich umiejętności w naturalny sposób i warto o to po prostu zadbać. Jak dziecko raczkuje, no to nie wstrzymujmy go od tego, że raczkuje, tak? Albo na siłę nie starajmy się, żeby po prostu stawało. Wszystko ma swój po prostu okres. I tak samo w wieku między 10 a 15 rokiem życia jest reorganizacja mózgu. I u chłopców wtedy jest właśnie to pole do tego, żeby kształtować u nich samokontrolę. Samokontrolę, żeby nie było brawury, żeby nie przeceniali swoich umiejętności fizycznych, bo często zdarzają się właśnie jakieś kontuzje i różnego rodzaju rzeczy. Chłopcy są dedukcyjni, potrzebują jakiejś zasady, ogólnej zasady, potem wyciągają z tego konsekwencje, wyciągają jakieś wnioski i starają się to zastosować w praktyce. Dziewczynki inaczej. Tutaj bardzo dobrze właśnie sprawdzają się zasady klasy i tutaj też jest dobrze, jak te zasady klasy w każdej klasie są inne. To nie muszą być te same zasady klasy. I to jest naprawdę piękne, jak się wchodzi do jednej klasy, ta klasa ma takie zasady, inna klasa ma inne zasady. Chodzi o właśnie wtedy po tym widać w nauczycielu, czy towarzyszy tym dzieciom. Bo on wtedy widzi, co jest potrzebne w danej grupie. Dobrze, jak chłopcy mają jakieś silne emocje. Oni potrzebują tych silnych emocji, żeby odpowiednio działać. Jakieś takie napięcie, co wcześniej właśnie mówiłem z tymi patyczkami drewnianymi, czy właśnie jakiś podniesiony ton nauczyciela, tak, wobec ucznia, żeby czuł się cały czas w gotowości, tryb rozkazujący czasownika. To wszystko wspomaga, że chłopcy są bardziej skoncentrowani. Wtedy nie przysypiają na lekcji, tak? Nie odchodzą myślami w inną rzeczywistość, niż w której się znajdują. I tutaj mieliśmy właśnie gościa, panią Jadwigę,
którą widzimy na zdjęciu. Chłopcy bardzo pozytywnie właśnie to przeżyli. Na początku, jak zobaczyli, też mieliśmy wprowadzenie, omówienie, że przyjedzie do nas taka pani, taka osoba. I co po niektóre osoby rzeczywiście zobaczyły osobę, tak, i to jest naturalne, że chłopcy w tym wieku, no też tam gdzieś tam jakieś śmieszki czy coś, ale jak zaczęli słuchać, co ta pani mówi, co ta pani potrafi, że ustami potrafi malować obrazy, tak, że, stopa, że palcami nogi potrafi też zrobić przeróżne rzeczy, byli pełni podziwu. Ta pani była radosna, uśmiechnięta, bardzo pozytywna. Chłopcy mieli już żal, że pani Jadwiga w danym dniu już jedzie, tak? Oni jeszcze chcieli z nią być. Ta osoba emanowała życiem, radością. I mimo takiej sytuacji, jaka ją spotkała, i właśnie tego chłopców też chcemy nauczyć, że trzeba być radosnym. Przyjmujemy. Obiektywni chłopcy, subiektywne dziewczynki. Tą samą lekcję historii, matematyki, dany temat można zrobić na różne sposoby. Chłopcom warto wtedy mówić o dokładnych datach, o danych, jakichś konkretach, ile zostało użytych czołgów, ile przeszli żołnierze kilometrów, ile potrzeba w matematyce, ile na przykład potrzeba metrów liny, żeby przejść przez jakąś przepaść, gdzie są jakieś właśnie krokodyle, tak? I chłopcy wtedy łatwo wchodzą w różnego rodzaju zasady. Im jest wtedy łatwiej. Oni potrzebują konkretów, bez żadnej fikcji. Dziewczynki, no to właśnie wolą różnego rodzaju anegdoty, sytuacje, jak się układały relacje między królami, ile potrzeba na przykład milimetrów leku, jakiegoś antybiotyku, żeby podać niemowlęciu, tak? Wtedy je motywujemy do tego, żeby one właśnie zgłębiały dany temat. Chłopcy są odważni, to właśnie brawura, jest ojciec z synem, który schodzi z góry, mamy wyprawę ojców z synami, żeby angażować ojców i takich zdjęć z wyprawy ojców z synami nie pokazuje się mamom. Nie pokazuje, jest po prostu zakaz, tak? To jest jedno zdjęcie, ale później często, no zdarzają się najgorsze sytuacje, to są takie, że mąż przychodzi po takiej wyprawie ojców z synami i ma jakąś kontuzję, nie? I nie, no słuchaj, ty w tym wieku i takie rzeczy, tak robisz, no. A mężczyzna musi pokazać, tak, swojemu synowi pewne rzeczy. Po prostu musi, tak? Po prostu musi. Więc są ciekawe różne sytuacje. Natomiast ojcowie, nauczyciele mają ważne zadanie, żeby pokazywać negatywne konsekwencje brawury, żeby rozwijać u chłopców roztropność, żeby bardziej umieli oceniać swoje sytuacje. Te wszystkie zjazdy po poręczy, przeskakiwanie przez tory, pływanie pod prąd. My nie zdajemy sobie sprawy, co chłopcy po prostu robią. Tak? My o wielu rzeczach nie wiemy jako rodzice. Ale później jak się stoi, jak się odwozi dzieci samochodem, jak się stoi gdzieś na przerwie, czy słucha, co oni mówią, to dopiero wtedy człowiek jest bardziej uświadomiony. Dziewczynki warto motywować do gry w piłkę, zdobywania szczytów, warto podnosić ich niską samoocenę, żeby były silniejsze, żeby były odważniejsze. Chłopcy szukają szacunku w przyjaźni, stąd ten właśnie ta brawura, status w grupie poprzez różnego rodzaju fizyczne rzeczy podnosi ich status. Testosteron u nich powoduje walkę o przywództwo i tutaj rozmowy nie mają znaczenia. Chłopcy nie potrzebują rozmawiać, tych rozmów w ogóle nie ma, tak? Przyjeżdża właśnie, dajmy na to, jakaś grupa z innego kraju, mówią w innym języku. No owszem, uczą się angielskiego, tak, czy też innego języka niemieckiego. Natomiast nawet ci młodzi chłopcy w klasie pierwszej, drugiej, wystarczy, że przyjedzie inna grupa skądinąd, biorą piłkę, znają zasady, znają normy, jakie są i po prostu działają, grają, bez żadnych rozmów. U dziewczynek? No to właśnie wygląda inaczej troszeczkę, tak? Wygląda troszeczkę inaczej. Potrzebują być akceptowalne, lubiane, roi się od rozmów, one będą dawały sobie argumenty, nawet zmienią zasady po to, żeby każda dziewczynka była włączona do zabawy. U chłopców kategorycznie nie. Chłopcy nie patrzą na to właśnie, co ten o mnie drugi kolega po prostu pomyśli. Jest po prostu zasada i koniec. Life is brutal.
Fizyczna przemoc i psychiczna przemoc. Fizyczna przemoc męska, psychiczna przemoc żeńska. Chłopcy łatwiej wywołują konflikty, jak ktoś właśnie jest nowy, czy po prostu ktoś zabiera naturalnie, nieświadomie jeden chłopiec drugiemu jakieś pole, jakąś zabawkę, jakąś książkę, no to zaraz od razu są przepychanki, tak? Bo chłopcy naturalnie tacy są. Chłopcy nie mówią o swoich problemach. Oni mało rozmawiają, ogólnie rzecz biorąc, jak przychodzą nawet ze szkoły, co jadłeś, co się działo. Dobrze było, tak? I to jest tyle, i to jest tyle. Kto jest rodzicem właśnie chłopców w tym wieku, to po prostu wie. Ja mam właśnie też Antkę w klasie pierwszej, no to właśnie tak to się najczęściej dzieje. Trzeba zadać dużo pytań pobocniczych. I chłopcy nie rozmawiają. Przez to trudniej jest uzyskać jakieś informacje, jak wspomóc, jak go rozwinąć. Tu ważna rola jest wtedy takiego tutora, opiekuna, czy też wychowawcy. To znowu jest towarzyszenie. U dziewczynek, no to jest właśnie tak, że dziewczynki będą namawiały kogoś, będą dawać jakieś gesty, będą jakiegoś różnego rodzaju propozycje słowne, tak, żeby do czegoś nie doszło. U chłopców nie, od razu będzie przepychanka. Gdzie u dziewczynek łatwo zobaczyć jakieś problemy. Dziewczynki same z siebie dużo mówią, łatwiej jest im pomóc. Tylko też trzeba mieć świadomość tego, że my osoby dorosłe czasem możemy być zapędzeni w czasie, no i po prostu musimy się też nastawić na słuchanie. Są różnice w uczuciowości. Chłopcy są surowi, twardzi, jest całkowita dyskwalifikacja uczuć. Tak, nie ma to tak dla nich takiego znaczenia. Dziewczynki są inne, było też mówione. Chłopcy rysują czasowniki, dziewczynki rzeczowniki. Jedna mama chciała, żeby jej syn narysował dla babci laurkę. Narysuj, proszę, dla babci kwiatuszka. Tutaj jakoś narysował kwiatuszka na kartce, koniec, nie? Nie, no weź jakąś trawę, dorysuj coś więcej. Chłopiec myśli, dobrze, to jakaś pszczółka, trawa, ale ta pszczółka lata i nagle się pojawia druga pszczółka i już musi strzelać i nagle tutaj coś zabiera, coś jedzie, tak? I już są jakieś strzały. Później mama powiedziała, że zobaczyła ten rysunek, mówi, no nie, nie, po prostu chłopiec, tak? Tacy są chłopcy. To jest ich natura. Jakie są zalety czytania? Różnorakie. Zbliżam się powoli do końca. Zalety czytania są różnorakie, natomiast obecna sytuacja jest taka, że poziom czytelnictwa jest niezadowalający. Czytanie, tak ogólnie rzecz biorąc, wzbogaca naszą osobowość, nasz sposób myślenia, wpływa na to, jak się zachowujemy poprzez jakichś bohaterów właśnie książek. No już nie mówię o filmach, tak? Chcę się skupić na książkach. Jest dla chłopców bardzo ważne kształtowanie cierpliwości, długoterminowości. I chciałem właśnie się skupić na kwestii czytania książek. Obecna sytuacja w 8 szkołach dla chłopców w Polsce, tej naszej inicjatywy, którą my tworzymy z modelu Sternika, no to wygląda właśnie tak, że sprawdzian szóstoklasisty, mimo takich statystyk właśnie, gdzie bardzo mało osób czyta książki w Polsce, gdzie są raporty OECD różnego rodzaju mówiące o tym, że po prostu książki odchodzą w niepamięć, to mimo tego w szkołach dla chłopców w Polsce są bardzo dobre wyniki pod kątem czytelnictwa. Sprawdzian szóstoklasisty, jeszcze jak wcześniej sprawdziany były, umiejętność czytania był na poziomie 96%. Badania kompetencji operą dla trzecioklasistów, uczniowie czytali o 10% lepiej niż uczniowie w całej Polsce. Dwie szkoły dla chłopców miały wynik 20%. Ilość przeczytanych słów na minutę pod koniec pierwszej klasy 56 słów, gdzie standardy ogólnopolskie wskazują na 30 słów. 15% uczniów ze szkół dla chłopców czyta w okolicy 100 słów na minutę. To pokazuje, że chłopcy mogą czytać. Oni nawet jak się stworzy odpowiednie warunki, odpowiednią kulturę organizacyjną, oni chcą czytać. My mieliśmy taki czas, że też już nauczycieli denerwowało to, że chłopcy cały czas czytają, tak? Bo też daliśmy takie warunki,
że jak chłopiec się nudzi, czy jak zrobił swoje zadanie i nie ma co robić, to zawsze przy sobie miał książkę, którą może sięgnąć i może czytać. To jest też szacunek dla chłopców, tak, że oni wiedzą, że nie nudzą się, nie czekają, tylko po prostu mogą dalej wziąć książkę i po prostu czytać. Natomiast też już po dłuższym okresie takich warunków doszło do tego, że chłopcy zaczęli to nadużywać, no i też trzeba było zmienić warunki, tak? Jaka motywacja? Jaką stosujemy motywację do tego, żeby chłopcy czytali? Więź z rodzicami, wykłady dla rodziców. Pokazujemy, zapraszamy różnych gości i pokazujemy, dlaczego warto, żeby czytać. To po pierwsze. Po drugie, pokazujemy, że przykład własny jest bardzo ważny. Tak? Słowa uczą, przykłady pociągają. Tak? I tutaj ważne jest w szczególności nastawienie ojca. Jeżeli ojciec codziennie czyta książki, bajki, szczególnie synowi, dziewczynkom też, ale w badaniach wyszło, że bardziej to synowi i bardzo więcej pomaga, no to chłopcy później też sięgają po książki. Oni chcą być jak tata, tak? Wiadomo, no, później jest okres dojrzewania, ale wcześniej oni chcą być jak tata. Oni robią wszystko tak jak tata, więc jeżeli tata czyta, sam dla siebie czyta, a jak jeszcze codziennie czyta dzieciom, to naprawdę jest to naprawdę bardzo dobre podłoże, żeby kształtować te umiejętności. Jest biblioteczka klasowa, każdy uczeń może przynieść książkę taka, jaka go interesuje. Są książki, najlepiej jak są to książki awanturniczo-batalistyczne, to pociąga chłopców. O konkretnych rzeczach, bez fikcji, jak są jakieś przygody, bohaterskie czyny. No, to jest ich środowisko. Jest w ciągu dnia specjalny czas na lekcje czytania. Chodzi o to, żeby właśnie wyrabiać koncentrację, skupienie uwagi. I jak chłopcy przez te 15 minut, klasy 1-3 to jest 15 minut, tak? To nie jest 45 minut, bo no, wiemy, chłopcy by tyle nie wytrzymali. Jest lekcja czytania 15 minut i jak właśnie jeden chłopiec, który ma problemy z czytaniem i jak patrzy w prawo, patrzy w lewo, widzi, że jego koledzy czytają, no to on też po jakimś czasie zaczyna czytać i wchodzi mu w to w nawyk. Ta lekcja czytania też zawiera w sobie to, że jest robiona rywalizacja. Tak? Gdzie damy radę zrobić grę, jakąś rywalizację, to naprawdę motywujemy tym chłopców. Chłopcy, poszczególni chłopcy wybrani, jeden chłopiec na przykład pod koniec lekcji czytania opowiada o tym, co przeczytał. I potem jest tak, że chłopcy chcą zaistnieć w grupie, chcą przekazać informacje, o jakich przygodach przeczytał i też chcą występować. Codziennie może wystąpić tylko jeden uczeń. Też zdobywa punkty w jakiejś tam innej grze klasowej. Wizyty autorów, własne opowiadania. Chłopcy potrafią napisać niesamowite opowiadania. Też już gimnazjaliści w Warszawie mają w swoim po prostu doświadczeniu już kilka książek napisanych. To jest niesamowite, że gimnazjalista, licealista może wydać swoją książkę, tak? O jakichś przygodach, sekretach, tajnych szyfrach. To jest niesamowite. Gry terenowe. Dobrze jest, tak, o tej rywalizacji mówiłem, ale na przykład nam się też sprawdziło to, że mieliśmy wielki arkusz papieru, narysowaliśmy, chłopcy narysowali jakąś po prostu drogę, narysowali grę planszową, narysowali różne trudności i teraz po prostu w zależności od ilości przeczytanych stron, tak? Na przykład dajmy na to 5 stron, to jest jeden ruch na planszy. To o tyle może się przesunąć. Oczywiście, jeżeli są to komiksy, a książki z mniejszą ilością obrazków, no to jest inna skala punktacji. Tak? To też jest określone, żeby też wiedzieli. I oni zdobywają punkty, oni poruszają się po planszy. I nawet jak tej lekcji czytania już nie ma, to tak patrzą i dobra, to ja jutro muszę się bardziej przyłożyć do tego czytania, muszę sobie na przykład przynieść, oni nie są skazani na jakąś książkę, oni sami sobie przynoszą te książki, które chcą. Oczywiście później nauczyciele też wiedzą, co czytają, jest ku temu wtedy też rozmowa z rodzicami, że warto patrzeć, co chłopcy czytają, żeby karmili się pozytywnymi rzeczami. Jakie metody nauczania? Zbliżam się już do końca, już zaraz kończę. Analityczno-syntetyczna. Mówimy, co dane słowo, jakie dane słowo niesie za sobą treść, co to oznacza. Tak?
życzliwy. Co to znaczy, co oznacza, czy jakiś rzeczownik. I dzielimy to na slaby, dzielimy to na litery. Chłopcy sobie to wtedy obrazują, najlepiej jeszcze, jak jest może glottodydaktyka, no to wtedy oni obrazowo najlepiej przyjmują różnego rodzaju rzeczy. Automatyzacja czytania powoduje to, że wprowadzamy różne techniki, żeby było szybkie tempo czytania. Chłopcy później, dla nich jest taka bariera, że jak widzą stronę bez obrazka, albo jak dwie strony właśnie bez obrazka, no to o, nie chce mi się. I chodzi o to, że jak oni nabierają szybsze tempo czytania, to później już się tym nie przejmują, w ogóle nie zwracają na to uwagi. I robimy takie testy, ilość przeczytanych słów na minutę. Robimy to w szkole, zachęcamy rodziców, żeby też to robili w domu i wtedy rodzice też biorą udział no w tej współodpowiedzialności w edukacji, tak? I wtedy też, jeżeli są rodzice też nastawieni na to, żeby dziecko czytało, to też mogą sobie sprawdzać wyniki, mogą robić też rywalizację, jeżeli mają wielu chłopców w domu, tak? No, są różnego rodzaju opcje. Czytanie ze zrozumieniem. Tutaj chodzi o to, żeby odpowiadać na pytania, które nauczyciel poda. I też warto uczyć chłopców odpowiadać na pytania, ale też z wykorzystaniem tekstu. Żeby ich też uczyć, że nie wszystko człowiek zapamięta. Ważne jest też, żeby wiedzieli, co gdzie znajdą. Żeby gdzie, mniej więcej w jakim rozdziale, czy przy jakim rysunku, tak, żeby coś, na coś znaleźli odpowiedź. Czytanie z refleksją. No, czytamy po to, generalnie rzecz biorąc, żeby coś zastosować dla siebie. Chodzi o jakąś głębię. Zadajemy sobie, nauczyciel zadaje pytania, czy to zachowanie bohatera było pozytywne? Dlaczego ten bohater zrobił to w taki, a nie inny sposób? Co ty byś zrobił na jego miejscu? Streszczenia. Dobrze, jak chłopcy jak coś przeczytają, to żeby później swoimi słowami potrafili to streścić. Wtedy widzimy, że oni rzeczywiście myślą. Właśnie chodzi o to myślenie, o to kształtowanie myślenia. Nie czytamy tylko po to, żeby właśnie przebyć poszczególne strony, tylko właśnie, żeby wydobyć coś dla siebie. Czytanie na głos, tutaj właśnie naprawdę te osoby, które mają trudności, które mają, nie, inaczej, te osoby, które właśnie mają większe predyspozycje i potencjał w humanistycznej sferze, to właśnie tutaj się odnajdują. Jest recytacja, jest odpowiednia intonacja, odpowiednie może pokazanie też jakiejś scenografii w wystąpieniu. Więc czytanie na głos, czy to nauczyciel im przeczyta, czy korzystanie z jakichś audiobooków, bardzo to wspomaga. Warto zrobić listę lektur, żeby się właśnie karmić pozytywnymi książkami. Warto zrobić listę lektur. My taką listę lektur też mamy oddzielnie dla danego etapu kształcenia. Też później warto krzewić u rodziców szczególnie, żeby rodzice rozmawiali na ten temat. Rozmawiali na temat tej książki. Słuchaj, to a czemu? Zauważyłem, że tą książkę czytasz. A czemu ją czytasz? A, bo jest tutaj taki bohater, który właśnie walczy o to, żeby jego kolega tutaj zmaga się z chorobą i żeby jego kolega po prostu żył, żeby mu dawać radość. Od razu mi się przypomina właśnie książka Mury w Ravensbrück pani Wołtawskiej, gdzie to też na mnie wielkie pozytywne wrażenie wywarło, jak byłem młodym właśnie harcerzem, o tej radości życia.